tvpodkarpacie.pl. Za siatkarzami TSV Mansard Sanok debiut w drugiej lidze. W spotkaniu inauguracyjnym podopieczni Macieja Wiśniewskiego podejmowali MKS Wisłok Strzyżów, czyli trzeci zespół poprzedniej edycji rozgrywek. Sanoczanie dobrze rozpoczęli mecz, ale w samej końcówce pierwszej partii goście zdołali wyszarpać zwycięstwo, wygrywając 25-23. Podobnie wyrównany i zacięty przebieg miał drugi set, ale ponownie więcej zimnej krwi w decydujących momentach zachowali Strzyżowianie, kończąc tę część meczu wynikiem 25-21. W ostatniej, jak się później okazało, partii MKS popełniał mniej błędów, uzyskał przewagę punktową już na początku i w rezultacie mógł cieszyć się z wygrania trzeciego seta i całego spotkania. Naszym problemem jest, myślę, dekoncentracja w końcówkach, gdzie ten zespół drugoligowy, doświadczony, potrafi się dodatkowo zmobilizować i po prostu zgnieść tego przeciwnika. I z naszej strony też duża ilość błędów własnych. Udała się na szczęście, w gospodarzy pokonaliśmy łatwo 3-0, ale było ciężko momentami. Jeszcze nie jesteśmy zgrani. I z meczu na mecz, z treningu na trening to zgranie będzie przychodzić. Zapraszamy do obejrzenia kilku akcji tego meczu. W kolejnym spotkaniu sanoczanie zagrają na wyjeździe z PWSZ Karpatami Krosno. Mecz odbędzie się w najbliższą sobotę. Powrót ligowych emocji do Sanoka 12 października, kiedy TSV zagra z STS Skarżyskiem Kamiennym. tvpodkarpacie.pl